Dobry wieczór Państwu, witam Was oraz wszystkich, którzy oglądają nas na streamingu. Wszystkie piosenki dzisiejszego wieczoru powstały na campach, na songwriting campach organizowanych przez ZAIX. I każda powstała w specyficznych warunkach i każda jest jak człowiek, ma swoją historię i swoją duszę. Ta akurat powstała przy specyficznych warunkach, ponieważ podczas zwyczajnych dni na kempie mieliśmy również takie, gdzie organizatorzy wpadli na pomysł, żeby dobrać jakieś kategorie do każdej z grupy. I ja akurat znalazłam się w grupie z techno. I to było właśnie to techno. Mimo, że nie było klasyczne, to postanowiliśmy nie trzymać lei bardzo kurczowo, tylko po prostu je puścić i wyszło coś takiego. Następna piosenka powstała już ostatniego dnia. Jest trochę lżejsza, ale nie będę narzucać własnej interpretacji. Niech Państwo sami pomyślą, do kogo i o kim jest. Makieta miejsc, do których zabieram. Rozrasta się. Tańczę w niej. To nie ja, lecz ona sama wybiera mnie. Bym się złapała tego metrum, oddała się. Więc idę za nią, za nią, za nią, gdziekolwiek chcę. Bo czuję, że to jedna droga, która dla mnie jest.
Następny utwór nosi tytuł Słodko-gorzkie. I jak myślę, że w żadnym utworze, kiedy piszę teksty, żadne słowo nie jest przypadkowe, tak w tym ten nieprzypadek jest jeszcze bardziej dobitny. Są takie utwory, które powstają z bardzo ciekawych połączeń i takim połączeniem dwóch stylistyk, estetyk jest właśnie ten utwór, który również był stworzony w ten sposób, że mieliśmy narzucone kategorie w grupach. Nasza kategoria nosiła nazwę skandynawskie latino, więc już, jak sami Państwo możecie zauważyć, jest to miszmasz stylistyczny, jednak bardzo, bardzo okazał się ciekawy i myślę, że jest to taki jedyny w swoim rodzaju
wytwór. Zbliża się Omone, dotknij mnie, ciało, duszę i krew, całą treść zrodzi mnie znów. Musimy iść. Skafander jak rejstor, zakładaj go przez nogi. Ściągaj wansy, zamknij za sobą drzwi. Dziwię się, że szkoda ci. Same potrzebne rzeczy, więc przejdźmy już do rzeczy. To była próba mikrofonu, a teraz odpalaj gaz i do domu. Wracamy do domu. Ziemia, srebrny Passat jest przereklamowana. Co to nazwa dla planety jest kiczowata? Czy ty płaczesz? Nie płacz, czas by przestać przesadzać. Houston już cię nie słyszy, Houston już nie odpowiada. Houston nie odpowiada. Houston nie odpowiada.
Słyszę trzask, jakiś sentyment nie w czas się wkradł i rakieta już dygocze, jakby wpadła w szał. To prawdy nie na rękę taki bałagan, to przez ciebie, a mówiłam, żeby wziąć się w garść. Siekiwa jedna wielka sinusoida rozblendowana Hiroshima, która znaną wykrzywia, błogosławiona będzie Wiksa, co ci czakę rozrywa, ciężka jak lokomotywa, altaidyczna perspektywa. Siekiwa jedna wielka sinusoida rozblendowana Hiroshima, która znaną wykrzywia, błogosławiona będzie Wiksa, co ci czakę rozrywa, ciężka jak lokomotywa. Czakę rozrywa, ciężka jak lokomotywa, arkaidyczna perspektywa. Piosenka o fizycznym oderwaniu się od jakiegoś miejsca, od jakichś ludzi, jakichś swoich przyzwyczajeń. Ale nie tylko fizycznie można się na przykład od jakichś rzeczy, spraw, ludzi oderwać. Zostawiam. Wszystkim, co było między nami.
wszystkim, co było między nami. Zostawiam to, co pulsowało mi między płucami. No to były już dwa kawałki od jakiegoś oderwania się. Jeden był od planety, drugi wiadomo. No i ostatnio, jak byliśmy tam z Mateuszem, ze znajomymi na Marsie gdzieś, to wiecie, jak... no bo ja nie oglądam telewizji, nie wiem jak wy, ale jak są hotele i jest telewizor, no to czasem sprawdza się, co tam w ogóle się dzieje. No i tak z ciekawości sprawdziliśmy z Mateuszem. No i taki dziwny program trochę był. Ja nie wiem, co oni tam mają za telewizję, ale no uznałam, że był na tyle ciekawy, że chciałabym Państwu go przedstawić dźwiękiem. I tylko to jest tak, że potrzebuję dużej dawki wyobraźni waszej, bo tylko tak będziemy to w stanie obejrzeć. Także... to zapraszam po prostu. Witajcie w naszej bajce. Oprócz dolin, roślin i stawów, proszę spojrzeć te dziwaczne istoty o niejednolitych kształtach, niezidentyfikowanych woniach i nieoczywistych zapachach, to tak zwani ludzie. Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu planetę trzecią od Słońca. Witamy w piątkowym przewodniku po Ziemi. Cieszymy się, że cywilizacja inna od naszej zdecydowała się zwiedzić ją razem z nami. Powtarzam komunikat. Proszę spojrzeć bliżej, po prawej, te dziwne istoty o niejednolitych kolorach, o płomowych kształtach. To tak zwani ludzie. Drodzy Państwo, proszę słuchać, proszę też uważnie patrzeć. Dzieją się tu takie cuda, na bieżąco bez scenariusza. Ziemię dzieli się przede wszystkim na... na atomy i pierwiastki, prefektury, państwa, miasta. Lata dobre, chwile krótkie, lepszych, gorszych, ładnych, dziwnych. (Śmiech)
gdyby końcowym punktem naszej podróży byłby moral, to byłby on taki, że chociażby Państwo obejrzeli każdy odcinek naszego piątkowego przewodnika po ziemi, to nie zdołalibyście je Państwo zrozumieć. Przepraszam, wszak nie rozumieją jej ani nasi operatorzy, ani nasi tłumacze. Nie rozumieją jej nawet sami ziemianie. Dziękujemy, że byli Państwo tego czwartkowego wieczoru z nami, również przed ekranami. Tłumaczenie Mateusz Brzostowski. Czytała Zofia.